Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Kiswalter. Pracuję na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a swoje wystąpienie zatytułowałem Romantyzm, Młodość, Rewolucja. Co łączy Mickiewicza i hipisów? Zestawianie Mickiewicza z hipisami może się wydawać czymś dziwnym, ekscentrycznym, a może nawet niestosownym. W końcu z jednej strony mamy tutaj naszego narodowego wieszcza, który patrzy na nas z pomników, a z drugiej strony mamy tych niespokojnych wędrowców, a może nawet włóczęgów, którzy protestowali w Stanach Zjednoczonych przełomu lat 60. i 70. XX wieku przeciwko zasadom przyjmowanym przez większość tamtejszego społeczeństwa. Ale mimo tego, że Mickiewicza i hipisów dzieli szmat czasu, że żyli w warunkach bardzo odmiennych, to jednak łączy ich ze sobą jedno. Przynajmniej to ich łączy. Że byli młodzi i że byli zbuntowani. Hipisi buntowali się przeciwko wartościom świata dorosłych. W tym świecie dorosłych upowszechniła się mentalność, w której kluczowymi wartościami, przynajmniej zdaniem tych młodych buntowników, była praca i konsumpcja. Tradycyjne wartości świata mieszczańskiego plus coraz bardziej rozwijająca się chęć do konsumowania. Pracować, aby zarabiać. Zarabiać, aby kupować. I wszystko to w ramach ustalonych norm, hierarchii, rygorów społecznych. Hipisi odrzucali to wszystko i mówili, trzeba żyć z dnia na dzień, cieszyć się chwilą, rozluźnić się, nie wierzyć nikomu po trzydziestce. Hipisów wybrałem tutaj jako przykład, bo w gruncie rzeczy można by podać jakiś inny typ ruchu młodzieżowego, dwudziestowiecznego czy dziewiętnastowiecznego. Oni wydali mi się po prostu dość malowniczy. To, żeby się zbuntować przeciwko światu dorosłych, tak jak robili to hipisi i jak to robił Mickiewicz, wymagało, żeby być młodym, żeby istniała młodość. A młodość jest wynalazkiem nowym, w skali historycznej całkiem nowym. Jest cechą świata nowoczesnego. I jeśli Mickiewicz zasługuje na naszą szczególną uwagę z tego właśnie punktu widzenia, nie tylko z tego względu, że był wybitnym poetą, który zyskał status narodowego wieszcza, to właśnie dlatego, że w czasach Mickiewicza młodość się pojawiła. No oczywiście wcześniej od niepamiętnych czasów byli ludzie młodzi. Byli ludzie, którzy mieli lat 15, 18, 20. Ale młodości nie było. Jeśli byśmy chcieli, to wszystko, co się tyczy wieku, kultury, pozycji społecznej, sprowadzić do pewnej prostej formuły, to można by powiedzieć, że na przełomie XVIII i XIX wieku pojawia się zarówno młodość, jak dzieciństwo. Dzieciństwo jest też ciekawym zjawiskiem. Mogę o nim tutaj wspomnieć na zasadzie dygresji. Przed połową, powiedzmy drugą połową XVIII wieku, nikt się specjalnie dzieciństwem nie przejmował, bo go nie było. Były dzieci,
I owszem, starano się je kształcić, starano się, przynajmniej w klasach wyższych, starano się dbać o nie tak, jak ktoś potrafił, ale uważano ich w gruncie rzeczy, tych małych ludzi, za jakąś fazę wstępną do bycia dorosłym. Taki mały, słabszy od dorosłego, mniej ma rozumu, nie ma co się nim specjalnie przejmować. Dopiero w kulturze końca XVIII wieku zaczyna się pojawiać dzieciństwo jako coś szczególnego, coś specyficznego. Jeśli byśmy mieli wymieniać tutaj wielkie nazwiska kultury europejskiej, to byłby to może na początku Jan Jakub Rousseau, który do wychowania dzieci zaczął przywiązywać dużą wagę, pisał na ten temat. A wieńczy ten proces kształtowania się dzieciństwa w kulturze europejskiej oczywiście Charles Dickens. Charles Dickens, którego teksty po dziś dzień są chętnie czytane, są filmowane i który dziećmi zajmował się jako tematem bardzo ważnym. Przypomnijcie sobie Państwo jakiś tekst Dickensa, czy film nakręcony według jego tekstu. Jak często występują tam dzieci. Jak te dzieci są ważne. Jak są istotne. Mają wymiar w pełni ludzki. Te dzieci są ludźmi. Nie jakimiś tam słabszymi i głupszymi, ale po prostu ludźmi. Dzieci są często lepsze od dorosłych w tekstach Dickensa. Mają, dziś byśmy powiedzieli, podmiotowość. To nie jest jakaś zabawka, lalka w ręku dorosłych. To są po prostu ludzie. Dzieci przestają być w pewnym momencie dziećmi i stają się ludźmi młodymi. I tak jak pojawia się dzieciństwo, tak pojawia się młodość. Młodzi nie są już dziećmi, ale nie są jeszcze dorosłymi. Może nie są w pełni dorosłymi. Są w takim stanie społeczno-kulturowego zawieszenia między światem dzieci a światem dorosłych. Są w stanie młodości. Co możemy powiedzieć o tej młodości z punktu widzenia takich rzeczników bycia młodym jak Mickiewicz? W odzie do młodości, do której rocznicy napisania się powoli zbliżamy. Pierwsza redakcja Ody do młodości powstała w grudniu 1820 roku. W odzie do młodości Mickiewicz prezentuje młodość jako coś wspaniałego. Jako coś niezwykłego. Jako coś, co sprawia, że jest się w pełni człowiekiem, w przeciwieństwie do wieku dojrzałego i starości, o którym Mickiewicz wiele dobrego nie ma do powiedzenia. Tam różne okropne rzeczy on o ludziach starszych pisze. W jakich warunkach młodość się wyłania? Bo mamy tutaj poetę bardzo utalentowanego, wybitnego, jako reprezentanta świata młodości, jako chwalcę bycia młodym, ale w jakich warunkach ta młodość się właściwie rodzi? No, myślę, chociaż nie będzie to odpowiedź jakaś szczególnie oryginalna, że to jest część wielkich przemian cywilizacyjnych, które się w tym właśnie okresie, na przełomie XVIII i XIX wieku pojawiają. Pojawienia się nowoczesności. Młodość jest częścią świata
nowoczesnego. Jak wyglądało życie ludzi kilkunastoletnich albo mających niewiele ponad dwudziestkę, zanim się pojawiła młodość? No, można by powiedzieć, że niezależnie od klasy społecznej, od środowiska, w którym się znajdowali, czy u samego szczytu, czy u samego dołu, wśród ludu pracującego fizycznie, no, oni powoli wdrażani byli do bycia dorosłym. Na tyle, na ile się to dawało zrobić. Prawda? Znakomitym przykładem tego jest tradycyjne gospodarstwo chłopskie, gdzie dzieci, od kiedy tylko są fizycznie i mentalnie w stanie to robić, są wdrażane do różnych czynności gospodarskich. Od tego przysłowiowego pasania gąsek, które powierzane jest dzieciom jeszcze całkiem małym, aż po już całkiem skomplikowane zadania. Dzieci wchodzą w świat dorosłych. Tutaj nie ma miejsca na jakąś specyficzną młodość. Tu jest stopniowe stawanie się kimś dojrzałym. Oczywiście jest w tej tradycyjnej kulturze wiejskiej zjawisko młodych mężczyzn, nieżonatych jeszcze, taka w polskiej terminologii kawalerka. No, oni mają pewne szczególne prawa, mogą się wyszumieć, bawić, nie są jeszcze obciążeni wszystkimi obowiązkami, ale to jest taka kategoria, która no, nie wyróżnia się za bardzo ze świata dorosłych. Jeśli idzie o górę hierarchii społecznej, sytuacja jest bardzo podobna. Kształci się przyszłych ziemian, przyszłych polityków, przyszłych wojskowych. Jeśli ktoś jest bardzo dobrze usytuowany społecznie, to jeszcze jako nastolatek może osiągnąć wysoką rangę społeczną, czy to w wojsku, czy w administracji, czy nawet, jak się czasem zdarzało, w kościele. Tutaj też szybko człowiek staje się dorosłym. Pamiętajmy, że to świat zdominowany przez mężczyzn. Tutaj mężczyźni są wdrażani do wypełniania różnych obowiązków, dziewczęta do swoich przyszłych zadań rodzinnych. I zmienia się to na przełomie XVIII i XIX wieku, myślę, po pierwsze z powodu pewnego ogólnego kryzysu dotychczasowej kultury warstw wyższych. To jest tak, że ta kultura zaczyna być coraz bardziej u schyłku oświecenia krytykowana, zaczyna być uważana za coś, co jest przebrzmiałe, niekoniecznie wartościowe, szuka się nowych źródeł życia kulturalnego, sięga się do kultury ludu i będziemy mieli odbicie tego też i w twórczości Mickiewicza bardzo, bardzo wyraźne. Romantyzm, który będzie najlepszym wyrazem tego typu zjawisk związanych z kryzysem kultury, jest w istocie pierwszym ruchem kontrkulturowym w Europie. Wzywa się do odrzucenia wartości i norm uznawanych przez starszych i przedstawia się swoje własne propozycje. Więc mamy kryzys kultury. Mamy kryzys polityczny, którego najwyraźniejszym przejawem jest rewolucja francuska. Tam w rewolucji francuskiej młodzi będą odgrywali rolę niebagatelną. Oni jeszcze nie będą się definiowali jako młodzi, nie będą się uważali za przedstawicieli młodości, ale zauważmy, że w czasie rewolucji francuskiej i później w epoce napoleońskiej robi się bardzo szybkie kariery. O, niektóre zresztą zakończone w sposób dramatyczny, a nawet tragiczny. Działacze jakobińscy, towarzysze Robespiera, kiedy trafili na szafot, byli jeszcze ludźmi młodymi, a czasem bardzo młodymi. Znakomite kariery zaczęto robić w wojsku.
Napoleon Bonaparte zostaje generałem, mając lat 24. Więc mamy tutaj praktykę społeczną, która sprawia, że młodzi się wybijają, że osiągają rzeczy no, do tej pory trudne dla młodego, mimo tych właśnie tego wczesnego dojrzewania do życia dorosłego, trudne do osiągnięcia. Bohater znakomitej powieści Stendhala Czerwone i Czarne będzie po latach, już w epoce ponapoleońskiej, wspominał z zazdrością, z poczuciem frustracji bardzo wyraźnej, że kiedyś ci młodzi mogli robić takie wspaniałe kariery, tak wiele osiągnąć, a teraz już nie mogą w tym świecie po upadku Napoleona. Wszystko to razem składa się na sytuację, w której bycie młodym zaczyna być postrzegane jako nie rzecz czysto wiekowa, ale pewna kategoria kulturowo-społeczna. Zwróćmy tu uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz. Od razu trzeba powiedzieć, że ta młodość epoki Mickiewicza, no ona jest ograniczona przez społeczny przywilej. Bo ta młodość, o której teraz mówię, ona nie będzie dotyczyła młodych chłopów, młodych wyrobników, robotników, jednym słowem ludu, tych, którzy pracują w rozmaity sposób fizycznie. To będzie młodość ludzi z warstw no co najmniej średnich albo wyższych i to będzie młodość mężczyzn. To zjawisko pojawiania się młodości w niewielkim początkowo stopniu, bardzo niewielkim stopniu dotyczy młodych kobiet. Więc mamy młodych mężczyzn uprzywilejowanych społecznie i kulturowo, którzy, zauważmy, zaczynają się coraz dłużej kształcić. Uniwersytet był instytucją znaną już dawniej, ale teraz mamy w epoce napoleońskiej, w epoce ponapoleońskiej wielki rozwój kształcenia uniwersyteckiego i mamy studentów. Ta kategoria ludności będzie bardzo istotna. Student z jednej strony jest dorosły, może kształcić się już w sposób skomplikowany, na poziomie wyższym, ale z drugiej strony znajduje się w stanie pewnego społecznego i kulturowego zawieszenia. A później w tradycji europejskiej się rozwinie taki motyw życia studenckiego, życia swobodnego, życia wesołego, no, mocno, mocno wyidealizowane, ale coś w tym obrazie jest. Student nie jest jeszcze wciągnięty w świat ludzi w pełni dorosłych. Nie ma tych wszystkich obowiązków, nie znajduje się w różnych sieciach zależności. Jest w dużej mierze wolny, no oczywiście nie całkiem wolny, podlega chociażby władzom uniwersyteckim, ale w porównaniu z tym, co go czeka po ukończeniu studiów, jeśli już będzie człowiekiem wchodzącym w świat pełnej dojrzałości, to ta wolność jest bardzo, bardzo widoczna. Ze studentami młodość XIX i XX-wieczna zwiąże się w sposób bardzo, bardzo wyraźny. Mówiłem o tym króciuteńko, przeciwko czemu buntują się, może raczej buntowali się, bo ruch ten wygasł, buntowali się hipisi. Przeciwko czemu buntował się Mickiewicz? Mamy odę do młodości.
Czy to jest wielka poezja, to do tego były, co do tego były różne spory i wątpliwości. Ja uważam, że później pisał teksty lepsze, ale jest to tekst szalenie interesujący, pełen niezwykłej wręcz dynamiki, energii. Zauważmy, że pojawiają się w nim zwroty, które później staną się no, takimi typowymi zwrotami w kulturze polskiej. No. Ta dynamika ma w odzie ukierunkowanie podwójne. Z jednej strony jest to ukierunkowanie krytyczne, z drugiej strony jest to ukierunkowanie pozytywne. Z jednej strony no, jest chęć, może nie destrukcji, ale oderwania się od czegoś, skrytykowania i oderwania się. Z drugiej strony jest zarys pewnego programu pozytywnego. Co jest w tej części krytycznej? No, mam tutaj wydruk z tekstem Ody. Piszę tutaj między innymi. Zaczyna się bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Nie będę już wdawał się w dokładną analizę tego tekstu, ale powiedzmy sobie od razu, że jest tutaj dużo rzeczy nieprzyjemnych o świecie ludzi starszych bądź starych. Niechaj kogo wiek zamroczy, chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata koło, jakie tempemi zakreśla oczy. No, ten stary człowiek nie jest tutaj przedstawiony zbyt przychylnie, zgodzicie się Państwo ze mną. No, pewnie w ujęciu ówczesnego Mickiewicza ta starość zaczynała się stosunkowo szybko po ukończeniu lat, bo ja wiem, może 30. Świat ludzi dorosłych to świat obumarły. Wody trupie. Co tam się dzieje z tymi wodami trupimi? Wzbił się ponad nie jakiś płast w skorupie. Nie ma tutaj w tym świecie istot o cechach ludzkich w gruncie rzeczy. Są jakieś odrażające postacie, napawające niesmakiem. Co jest ich główną cechą? No chyba egoizm. To samolubie, mówi poeta. Każdy jest zajęty sobą, swoimi sprawami, swoimi interesami, rzeczami przyziemnymi i doraźnymi, przynajmniej w odczuciu Mickiewicza. Marnymi, nędznymi. No, oczywiście jest spora różnica kulturowa między Mickiewiczem a hipisami, ale w gruncie rzeczy istota sprawy się nie zmienia. Ten świat ludzi dojrzałych jest światem, delikatnie mówiąc, marnym, zmarniałym, no, trochę mocniej odrażającym. Co można powiedzieć o młodości? Młodość to pełnia człowieczeństwa. Dopiero młodość sprawia, że jest się człowiekiem w pełni. Że uznaje się wartość spraw wyższych. Że wychodzi się poza ramy własnego interesu. Że chce się coś osiągnąć, coś wspaniałego. Odrodzić ludzkość w gruncie rzeczy. Pchnąć bryłę świata w nowym kierunku. Przyznajmy, że to są ambicje daleko idące. No. Młodość jest piękna, młodość jest wspaniała, młodość jest energiczna. Jest jeszcze jedna cecha młodości. Ona stwarza prawdziwą wspólnotę.
to wspólnota przyjaciół. Badano to zagadnienie już niejednokrotnie i pisano o sprzysiężeniach młodzieńców, bo ci młodzi ludzie związani przyjaźnią będą sobie wyznaczali różne ambitne cele. O polityce zaraz zacznę mówić. Te cele ambitne niekoniecznie muszą być polityczne. One mogą być tak jak w przypadku Filomatów, tego stowarzyszenia, które założył Mickiewicz wraz z przyjaciółmi w roku 1817. Te cele mogą być edukacyjne, samokształceniowe, o takie sprowadzające się do doskonalenia duchowo-umysłowego, ale wszystko to jakieś zaplecze polityczne ma, o czym jeszcze parę słów postaram się powiedzieć. Mówiłem tutaj o uniwersytetach. Uniwersytety w ówczesnej Europie, uniwersytety przodujące, uniwersytety nadające ton kształceniu wyższemu, to są przede wszystkim uniwersytety niemieckie. Tam w roku 1810 Wilhelm von Humboldt tworzy nowy typ uniwersytetu, to jest Uniwersytet Berliński, założony w 1810 roku, i to życie studentów niemieckich w schyłku epoki napoleońskiej po zakończeniu tej epoki rozwija się bardzo, bardzo bujnie. Ci studenci się angażują w politykę, uczestniczą w tym, co w tradycji niemieckiej nazywane jest wojną wyzwoleńczą 1813 roku, czyli w takim ruchu patriotycznym skierowanym przeciwko cofającym się na zachód wojskom francuskim u boku armii koalicji antynapoleońskiej, i po upadku Napoleona te patriotyczne ideały studentów to nie znikają, oni dalej chcą być tymi patriotami. Pojawia się już takie całkiem nowoczesne pojęcie narodu niemieckiego, ideologia narodowa, studenci i młodzi ludzie z warstw średnich i wyższych w ogólności uczestniczą w tym z zapałem. Ten zapał patriotyczny młodzieży budzi zaniepokojenie władz państw niemieckich, które specjalnie nie są zachwycone takim właśnie liberalnym, trochę demokratycznym, emancypacyjnym ruchem ludzi młodych, i patrzą na to wszystko z niepokojem. Ci studenci zbierają się na zjazdach, taki słynny zjazd w Wartburgu. Śpiewa się tam pieśni, które niekoniecznie muszą się władzom podobać. Ale istotne znaczenie ma tutaj jeden incydent, który sprawi, że na ten ruch studencki zacznie się patrzeć z niepokojem, przesadnym zapewne niepokojem, ale jest to rzecz ważna właśnie z tego punktu widzenia, jak młodość zaczyna być traktowana. Mówiłem tutaj o tym agresywnym tonie Mickiewicza wobec świata ludzi dorosłych, tej agresji, którą widać w Odzie do młodości. Oczywiście poeta był człowiekiem łagodnym, ale nie wszyscy młodzi zapaleni nowymi ideami tacy łagodni byli. W roku 1819 w miejscowości Mannheim dochodzi do zamachu, który dziś byśmy nazwali terrorystycznym. Karl Sand, student teologii,
zasztyletował w tym mieście, jak z pewną zgrozą opisywano to w prasie, na oczach rodziny, Augusta von Kotzebue. Von Kotzebue był postacią nielubianą w tych kręgach energicznych studentów niemieckich. Po pierwsze dlatego, iż uważano go za człowieka demoralizującego młodzież. Ci młodzi aktywiści byli dość surowi pod względem obyczajowym, a Kotzebue był autorem sztuk teatralnych, takich popularnych sztuk teatralnych, które dziś pewnie z jakąś przesadą można nazwać komediami erotycznymi. W każdym razie uważano, że to są sztuki frywolne, które no, młodzieży nie wychowują w sposób odpowiedni. A druga, poważniejsza sprawa to była taka, że Kotzebue uchodził za rosyjskiego agenta. No, on był w swoim czasie urzędnikiem w Imperium Rosyjskim, jak zresztą nie jeden z Niemców czy ludzi niemieckojęzycznych. No i teraz pobierał jakieś tam takie emerytalne zaopatrzenie ze strony władz rosyjskich. Jednym słowem był postacią nielubianą. Zant zasztyletował go i miał przy sobie odezwę do narodu niemieckiego, w której głosił, że no, zabija tutaj tego arcyzdrajcę, arcyszpiega w imię wielkości narodu. Ten incydent, ktoś mógłby powiedzieć, w porównaniu z rewolucją francuską i z wojnami napoleońskimi, dosyć drobny. Oczywiście śmierć człowieka zawsze jest tragiczna, ale wcześniej ginęły tysiące, a teraz mamy śmierć jednego człowieka. Mocno to opinią europejską, tą opinią ludzi uprzywilejowanych wstrząsnęło. I dlaczego właściwie? Wydaje mi się, że właśnie z tego powodu, że to był człowiek młody. Na uniwersytetach po tym zamachu, na uniwersytetach w różnych państwach niemieckich, w Prusach przede wszystkim, przykręcono śrubę tej młodzieży. Zaczęto ją kontrolować, zaczęto ją sprawdzać, zaczęto ją właśnie. Sprawiać na tyle, na ile to było możliwe, żeby znalazła się ona w jakichś ryzach. Ten zamach Zanda był stosunkowo drobnym przejawem niepokojów, które zaczęły się przetaczać przez całą Europę. Mickiewicz pisze odę do młodości w grudniu roku 20. Ona się ukaże późno, będzie ją drugi raz redagował w roku 22, ukaże się ostatecznie w roku 1827, ale znana już była trochę w różnych odpisach. I co się dzieje w Europie wtedy, kiedy Mickiewicz w grudniu 20 roku przystępuje do pisania Ody do młodości? W styczniu roku 1820 dochodzi do wojskowego puczu w Hiszpanii. Dowódca tego puczu, pułkownik Rafael del Riego, jest człowiekiem jeszcze dość młodym. No już dojrzałym, ale nie jest to sędziwy generał, ma 34 lata w tym czasie, kiedy dochodzi do tego przewrotu. Ten przewrót się przynajmniej na razie udaje. Pojawia się konstytucja w Hiszpanii. Monarchia staje się na pewien czas, mniej więcej 3 lata, monarchią liberalną, konstytucyjną. Zlikwiduje ten eksperyment liberalny, interwencja francuska. W lipcu 1820 roku mamy powstanie w Neapolu. Przewrót już mniej udany i będziemy mieli w ówczesnej Europie w latach 1820-21 całą taką falę różnego rodzaju niepokojów.
Mówiłem o tym, że filomaci, do których założycieli należał Mickiewicz, to ugrupowanie spokojne, apolityczne. Oczywiście jest tam mowa o narodzie, ale w jakąś o interesie narodu, dobru narodu, ale w jakąś politykę taką wyraźnie polityczną się nie wchodzi. Ale jeśli przyjrzymy się politycznemu tłu, uwarunkowaniom, które mogły wpływać na Mickiewicza, to zobaczymy, że ten utwór jednak zgodnie z intencją autora, czy niezależnie od intencji autora, z upływem czasu musiał nabierać coraz wyraźniejszej treści politycznej. Tutaj ta młodość energiczna, dynamiczna, przeciwstawiająca się światu starych, wchodzi w politykę jednak. Mickiewicz urodził się na Wileńszczyźnie, w Nowogródku albo w jego okolicach. Studiuje w Wilnie na Uniwersytecie Polskim. Wilno jest miastem polskim. To jest miasto dawnej Rzeczypospolitej, no ale już znalazło się w granicach Imperium Rosyjskiego. O sytuacji sprawy polskiej w tym okresie będzie decydowała przede wszystkim sytuacja w Królestwie Polskim. Królestwo Polskie to jest państwo powołane na Kongresie Wiedeńskim, utworzone przez Aleksandra I, cara Rosji, a teraz już i króla Polski wkrótce. Zatwierdzone zostało to utworzenie Królestwa Polskiego przez obradujących na kongresie. Postanowienia w kwestii polskiej znalazły się w tak zwanym akcie końcowym Kongresu Wiedeńskiego. Kongres obradujący w latach, jak wszyscy wiemy, w latach 1814-1815 starał się odtworzyć w Europie ład. No właśnie, ład. Niektórzy sądzili, że uda się odtworzyć ład przedrewolucyjny czy przednapoleoński. To się nie bardzo udawało. W każdym razie miał to być ład możliwie monarchiczny, możliwie stanowy i możliwie konserwatywny. To jest ta Europa, w której nie znajduje dla siebie miejsca młody, ambitny bohater czerwonego i czarnego Standala. To jest ta monarchiczna, konserwatywna Europa, w której dla młodości chcącej osiągnąć cele, które uważa za cenne, chcącej coś znaczyć, znaleźć dla siebie miejsce w życiu, dla takiej młodości w tej Europie miejsca nie ma. Królestwo Polskie, utworzone przez Aleksandra z przyczyn, które nie były całkiem jasne dla współczesnych. To był eksperyment liberalny cara. Dziwiono się, nawet w Rosji to utworzenie królestwa budziło niechętne reakcje. W Polsce przyjęto to na ogół z zadowoleniem, u niektórych nawet, w niektórych środowiskach z radością. To królestwo miało być państwem liberalnym. Pamiętajmy, że to nie jest obszar autonomiczny. Często się mówi, w moim przekonaniu zupełnie błędnie, o autonomicznym Królestwie Polskim. To jest osobne państwo, choć niesuwerenne. Zupełnie niesuwerenne, nie ma polityki zagranicznej, ale poza tym ma wszystkie atrybuty państwa. Sejm, rząd, ministerstwa, własną armię, własny system szkolny, własny system sądownictwa, administrację różnych i tak dalej, i tak dalej. Nie jest rejon autonomiczny. Jednym słowem, są tutaj na początku wielkie oczekiwania. Posądzono nawet, że Aleksander będzie autentycznym królem
Polski, nawet poszerzy granice tego królestwa, królestwa niewielkiego, bo księstwo warszawskie utworzone przez Napoleona już było niewielkie, a tu jeszcze Aleksander, chcąc osiągnąć zgodę Prus na to, co zamierzał zrobić właśnie powołując królestwo, musiał oddać Prusom poznańskie, więc teren niewielki, ale sądzono, że on się powiększy, że będzie to państwo dosyć duże. Marzono nawet o tworzeniu w jakiejś dalszej perspektywie Rzeczpospolitej w granicach przedrozbiorowych. Dobrze znanym kursie podręcznikowym, tak jak to jest z reguły przedstawiane, widzimy proces stopniowego załamywania się tych nadziei, stopniowego narastającego rozczarowania Aleksandrem. Nie będę tu wchodził już w te polityczne szczegóły, ale właśnie lata 1820-1821 są takim okresem przełomowym, w którym się okazuje, że no, Aleksander nie może być jednocześnie carem, samowładcą w Rosji, liberalnym monarchą w Polsce, że jednak ta natura absolutysty, czemu nie należy się chyba dziwić, zwycięża i mamy do czynienia z coraz wyraźniejszym załamywaniem się tego systemu konstytucyjnego w Królestwie Polskim. Ostatecznie zakończy się to wybuchem powstania listopadowego, jak wiemy. Jaki to ma związek z odą do młodości? Mickiewicz w swoim wierszu protestował przeciwko temu, przeciwko czemu na ogół protestowali młodzi ludzie wtedy i później, aż po dzień dzisiejszy, to znaczy przeciwko światu ludzi dorosłych, który jest światem w przekonaniu tego utalentowanego młodzieńca, światem zniewolenia, światem egoizmu, światem odstręczających zależności, w których młody człowiek musi żyć. Ale mamy tutaj też akcent polityczny. On może się wtedy jeszcze tak wyraźnie nie uwidaczniał, ale w miarę narastania kryzysu politycznego w Królestwie Polskim on się pojawi dla czytelników Ody, dla przyszłych czytelników Ody w sposób coraz bardziej wyraźny. Otóż mamy w obliczu tego kryzysu, w którym sprawa polska się znalazła, mamy dwie możliwości podstawowe po stronie Polski. Akceptujemy to, co się dzieje i nie akceptujemy. I starsi mówią, trzeba akceptować, bo takie jest życie, bo nic lepszego nie osiągniemy, bo może być tylko gorzej. Bo rzeczywiście może polityka naszego władcy nie jest dla nas najbardziej sprzyjająca, ale i tak jest to dość dużo. Prawie nic żeśmy już nie mieli, a teraz mamy coś tam. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że Królestwem Polskim administrują w imieniu cara, króla Aleksandra ludzie dojrzali, a czasem już starzy całkiem. To są ludzie, którzy kariery polityczne zaczynali w okresie Sejmu Czteroletniego, Powstania Kościuszkowskiego, potem w okresie napoleońskim. Oni zarządzali księstwem warszawskim w imieniu Napoleona. Teraz stali się elitą polityczną Królestwa Polskiego. No, gdyby spojrzeć na nich, może nie oczyma Mickiewicza, ale tak właśnie z dzisiejszej perspektywy, trochę z boku, z oddali, to widzimy, że są już rzeczywiście, są już zmęczeni, swoje przeżyli. Przeżyli bardzo dużo rozczarowań. Królestwo jest dla nich czymś, co warto chronić. Ta właśnie postawa starych będzie coraz bardziej odstręczająca dla młodzieży. Tu właśnie pojawia się polityczne znaczenie Ody do młodości.
to, co z upływem czasu będzie stawało się coraz wyraźniejsze, prawda? Kiedy będzie wybuchało powstanie listopadowe, to właśnie teksty takie jak Oda do młodości staną się ideowym zapleczem tych młodych konspiratorów, spiskowców, tych, którzy wywołali, jak mówiono wtedy, rewolucję w Warszawie. No, to, co trzeba tu od razu powiedzieć, to jest dość prosta obserwacja, że co innego jest pisać, co innego jest działać. Ci młodzi spiskowcy, jak też dobrze wiemy z podręczników, wcale tacy śmiali i radykalni nie byli, chcieli wywołać powstanie, ale później oddać władzę w ręce doświadczonych, znakomitych mężów, którzy reprezentowaliby prawdziwą elitę narodu. I widzimy tutaj młodość dość nieśmiałą i spokojną. To nie są tacy terroryści jak ów Karl Sand, który zasztyletował dramaturga Kocebu. Sam Mickiewicz znalazł się, jak wiemy, po wykryciu i procesie filomatu w Rosji, potem w Europie Zachodniej, kiedy powstanie wybuchło, był we Włoszech i jakoś do tego powstania się specjalnie nie spieszył. Koniec końców znalazł się w Wielkopolsce i w tej Wielkopolsce trochę marudził, nie mógł się przedostać. Zresztą to powstanie już dogasało wtedy. Więc widzimy, że no, ta młodość romantyczna rozmaite miewała postacie, niekoniecznie bardzo radykalne, niekoniecznie bardzo bojowe. Przynajmniej w przypadku polskim bardziej bojowe w sferze ducha niż w sferze realnej. Ta bojowość polityczna, bojowość praktyki będzie się dopiero wytwarzała stopniowo już na emigracji. Wiele można by powiedzieć o tych ruchach młodzieży w XIX i XX wieku w ogólności. To będą bardzo rozmaite ruchy. Wspólną ich cechą będzie radykalizm. No, radykalizm bywa rzeczą niebezpieczną. Niektóre z tych ruchów młodych ludzi będą miały postać odstręczającą. Pamiętajmy, że młodzi ludzie z jednej strony znajdą się w czołówce różnych ruchów uznawanych za emancypacyjne, postępowe, wyzwoleńcze, narodowo-wyzwoleńcze, ale z drugiej strony młodzi będą wsparciem ustrojów totalitarnych także w XX wieku. Więc tutaj mamy ogromne zróżnicowanie. Wspólnym mianownikiem jest tylko młodość. Młodość skłaniająca do dynamiki, gwałtowności, radykalizmu, też oczywiście w rozmaitym stopniu, ale bunt młodych stanie się hasłem w XX wieku już często przytaczany. Mawia się, że młodość jest wadą, która szybko znika. No to prawda. Jako człowiek niemłody mogę to potwierdzić. W każdym razie mamy kolejne pokolenia młodych. Młodzi przestają być młodymi, wchodzą w świat dorosłych, zastępują ich inni młodzi. Ta dynamika europejskiej nowoczesności, z którą cały czas mamy do czynienia, ona bardzo wiele ma do zawdzięczenia młodzieży w dobrym i w złym, w różnych przejawach nowoczesności. W każdym razie trudno sobie dzień dzisiejszy bez tej ambitnej i energicznej młodzieży wyobrazić. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.